Pokazuje pani przede wszystkim ciemną stronę Mekki. To miasto nielegalnych imigrantów, szemranych interesów i niewiernych kobiet. Czy pani książkę postrzega Nowej Arabii Saudyjskiej jako kontrowersyjną? Myślę, że każdy rodzaj sztuki i literatury powinien być kontrowersyjny. Nie postrzegam swojej powieści jako książki o niewiernych kobietach itd. To rzecz o ludziach, którzy doświadczają nagłej, drastycznej zmiany. Arabia Saudyjska wykonała gigantyczny skok z XIV do XXI wieku. Kiedy społeczeństwa wykonują taki skok, powoduje to z reguły nierównowagę. To oczywiście odbija się na ludziach. Yusuf z mojej powieści jest całkowicie pogrążony w przeszłości. Chce, żeby kraj został taki, jaki był, co jest niemożliwe. Z drugiej strony mamy Halila, pilota, który wyjechał na zachód, by studiować w Stanach. On jest całkowicie nowoczesny, jego życie to narkotyki i seks. Kiedy wraca do Mekki, nie może pogodzić ze sobą dwóch części swojej osobowości, dwóch rzeczywistości. Tego, jak był wychowany, z tym, kim się stał w Stanach. Ma rozdwojenie jaźni. Ten konflikt go pożera. Umiera zresztą na raka. Jest też Muaz, syn imama, który powinien przejąć schedę po ojcu i zostać imamem, ale Muaz, choć zna Koran na pamięć, traktuje go w sposób nowoczesny. Jego pasją jest fotografia. Historia wskrzeszania służy mu, by za jej pomocą ożywić miasto. Fotografuje wszystko, zanim to zniknie. Tworzy muzeum poświęcone temu, czym Mekka była. Znajdziemy tu także dziecko wyrzucone na ulicę. To bohater, który reprezentuje nielegalnych imigrantów. Nie ma paszportu, żadnych papierów i tak jak nielegalni imigranci, nie jest zakorzeniony w społeczeństwie. Imigranci szukają jakichś korzeni, więc występują przeciwko społeczeństwu konsumpcyjnemu. Dołącza więc do armii, którą uważa za armię Mahdiego, zbawcy, który ma przyjść na koniec świata i ochronić świat przed tym konsumpcyjnym potworem. Wszystkie te postaci stanowią odbicie zmieniającego się świata. Kobieta powinna być jak studzienka ściekowa, która przyjmie wszystko, co wydali jej mężczyzna, mówi jeden z bohaterów pani powieści. Jednak kobiety w pani powieści nie są jak studzienki ściekowe. Powiedziałbym raczej, że to one są silnymi postaciami. Są silne, bo takie właśnie jesteśmy. Aisha była wychowywana bardzo tradycyjnie, ale w pewien sposób czuje, że w życiu istnieje coś więcej. Odkrywa książki. Jedna książka prowadzi ją do następnej, ta do kolejnej. Odkrywa literaturę światową, francuską, angielską, rosyjską. W książkach znajduje równoległy świat. Musi za to zapłacić. Być może to właśnie jej ciało znaleziono na ulicy. Z drugiej strony jest Azza, która jest bardziej zmysłowa, bardziej zwrócona ku swemu ciału i zewnętrznemu światu. Wychowywała się w czterech ścianach. Jej ojciec miał obsesję i nie chciał wręcz, by wychodziła choćby na ulicę. Rozwijała swoją zmysłowość jak jakieś stworzenie pogrążone w mroku i nagle łamie wszystkie granice. Również za to płaci. Jednak tak już jest i powinniśmy przekraczać granice, nawet jeśli przyjdzie nam za to zapłacić. Ale chciałam przyciągnąć uwagę czytelnika do Halimy, matki Yusufa. To stara kobieta, która nagle dowiaduje się, że jej dom został zajęty, że zostanie zburzony.
Co powinna zrobić? Czy powinna się pogrążyć w depresji albo pójść do domu starców? Odrzuca taki los. Jedzie do jednej z krewnych w Dżudda, zamieszkuje u niej, cieszy się wycieczkami nad morze, zwiedzaniem, tworzy sobie nowe życie. Nawet ci niewykształceni, niepiśmienni ludzie mogą znaleźć drogę, nie tyle ucieczki, ile raczej nową drogę życiową. Nigdy nie jesteśmy zbyt starzy, aby zacząć wszystko od nowa. Możemy zaczynać zawsze i w każdym miejscu. Pani powieść kipi seksualnością, erotyzmem, także w samym języku. Myślę, że to zupełnie inny obraz świata islamu niż ten, który mają w głowach Europejczycy. Europejczycy zatrzymują się przed zasłoną. Myślą, że za tą zasłoną nie istnieje życie. Wychowywałam się w towarzystwie ciotek i babci, gdzie bardzo troszczono się o seksualność i zmysłowość. One uczyły, jak troszczyć się o swoje ciało, jak sprawiać przyjemność seksualną samej sobie i mężczyźnie. To rodzaj sztuki. Słyszałam wiele bardzo erotycznych historii, których teraz nie mogę opowiedzieć. Moja babcia opowiadała je w sposób naturalny i one mnie wcale nie wprawiały w zakłopotanie. To było dla nas bardzo naturalne. Także w naszej religii, w islamie, prorok mówi, nie skacz tak po prostu na kobietę. Nie chodzi tylko o stosunek. Chodzi o radość płynącą z twojej zmysłowości. Chodzi także o to wszystko, co poprzedza seks. To jest islam, który ja znam. To jest społeczeństwo, które znam. Problem polega na tym, że ludzie nie chcą tego widzieć. Łatwo jest powiedzieć, ci ludzie nie istnieją. Islam jest taki, chrześcijaństwo takie, a judaizm taki. Łatwo wydać sądy. Ale dziś, w dobie internetu, nie powinno być wymówek. Wystarczy kliknąć, by się czegoś dowiedzieć. Kiedyś łatwiej było mi zrozumieć taką ignorancję. Teraz uważam, że jest ona niedopuszczalna. Jeśli Aisha, jedna z głównych bohaterek, wszystkie drogi prowadzą do Mekki, chciałaby pojechać do Niemiec, do swego tajemnego kochanka, musiałaby dostać zgodę na wyjazd od ojca, brata albo męża. Jaka jest aktualna sytuacja kobiet w Arabii Saudyjskiej? Jakie są ich marzenia? Kobiety w Arabii żyją jak kobiety w każdym zakątku świata. Mają te same problemy i te same korzyści. Kobiety na Zachodzie muszą pracować i być matkami. W Arabii Saudyjskiej kobieta nie musi przynajmniej walczyć o pieniądze. Ktoś inny się tym zajmie. Kobiety mają tutaj pojedyncze zadanie. Jeśli chcą pracować, mogą to robić. Jeśli chcą zostać matkami, również. To jest ich wybór. Nie można zmusić kobiety do pracy. Nawet jeśli jest milionerką, to jej mąż powinien ją utrzymywać. Nie powinien wydawać jej pieniędzy. Nie mówię, że to jest przewaga naszego społeczeństwa, ale tak właśnie wygląda tutejsza sytuacja. Wiele kobiet szuka dziś nowych możliwości, osiągają świetne wyniki w nauce, mają dobrą pracę. W parlamencie zasiada dziś 30 kobiet, do niedawna nie było tam żadnej, która reprezentowałaby nasze interesy. Nie twierdzę, że sytuacja jest idealna. Ma ona swoje wady i zalety. Tym, co według mnie stanowi zaletę, jest fakt, że kobiety zajmujące te same stanowiska co mężczyźni zarabiają tyle samo co oni. Nie ma żadnych różnic w płacy. Zgoda na wyjazd od ojca jest według mnie jedną z wad naszego systemu społecznego. Myślę, że to nie przetrwa, że niedługo nie będzie ona potrzebna. Arabia Saudyjska zmienia się stopniowo. Przez ostatnią dekadę za rządów króla Abdullaha możliwości kobiet zdecydowanie się zwiększyły.
Przykładowo, dziś mamy około 200 tysięcy studentów na zagranicznych stypendiach. 40% z nich to kobiety. Kiedy oni wszyscy wrócą do kraju, nastąpi kolejna zmiana. Jestem więc dobrej myśli, jeśli chodzi o przyszłość, choć oczywiście nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Reputacja rodziny, honor, czy te wartości, które prawie zaniknęły w Europie, są wciąż ważne w Arabii Saudyjskiej? Tak, są niezwykle istotne. Honor jest bardzo ważny dla saudyjskich kobiet. To nie jest jedynie jej interes, to także sprawa ważna dla jej ojca, dla rodziny i całego społeczeństwa. Nie jestem temu przeciwna, lubię przyzwoitość. Tak mnie wychowywano. Ale poza wszystkim, to my sami wyznaczamy sobie granice. Można powiedzieć, że honor jest sprawą rodzinną, ale to przede wszystkim twoja własna sprawa. Nikt nie powinien powstrzymywać ciebie przed tym, co pragniesz zrobić. Nawet jeśli to ważne zagadnienie w Arabii Saudyjskiej, ludzie po prostu są ludźmi i robią to, co chcą robić. Czy zgodziłaby się pani, że literatura Bliskiego Wschodu jest dużo bardziej oralna od literatury europejskiej? Nie chodzi tu o Bliski Wschód. Niegdyś nasza literatura była oralna. Historie i wieści przekazywano ustnie. Dziś literatura arabska nie jest już oralna. Jest taka sama jak na całym świecie. Moja powieść jest, jak sądzę, muzyczna. Myślę, że można to usłyszeć. Na spotkaniach autorskich w Europie nie czytam z książki, tylko mówię z pamięci. Po spotkaniach ludzie podchodzą i mówią, że nie myśleli, iż taka ogromna powieść może być oralna, że można jej słuchać jak muzyki. Mamy więc tradycję oralną, ale wolę nazywać swoją powieść powieścią muzyczną. Na koniec chciałbym wrócić do miasta. Opowiada pani historię z perspektywy zaułka zwanego Wielogłowym. Miasto w pani prozie jest żywym organizmem. Nie tylko moje miasto, Mekka, jest żywym organizmem. Uważam, że każde miasto jest żywym organizmem. Kiedy przyjechałam do Warszawy, dowiedziałam się, że miasto zostało kompletnie zniszczone w czasie II wojny światowej. Ale kiedy chodzę przez miasto, widzę ludzi, ich ciepło. Myślę, że to miasto ponownie ożyło, z martwych wstało. Nie tylko Mekka jest więc żywym organizmem. Kiedy trafiasz do nowego miasta, pierwszą rzeczą, którą przyciąga twoją uwagę, jest jego brzmienie, atmosfera, którą tworzy przyroda i ludzie. Wszystko żyje.